i bardzo Państwu dziękujemy, że się tak tutaj miło i tłumnie zgromadziliście. Ona to powie coś o samej fotografii. Powiem coś o sobie. Ale chyba jednak znajomi. Starałem się przygotować, przygotowałem sobie pewną taką formę, no nie wiem jak to nazwać, no powiedziałem jakąś wypowiedź. Próbowałem to powiedzieć 3 dni temu we Wrocławiu na wernisażu, słabo wyszło, może za drugim razem będzie trochę lepiej. Nie, żartowałem, świetnie było. Są na sali osoby, które mnie znają bardzo długo, z czasów, kiedy nie interesowała mnie w ogóle fotografia. Moim marzeniem było być muzykiem, grać w kapeli, nagrywać płyty, koncertować. Nigdy nie sądziłem, że zostanę fotografem, ale już wtedy byłem wegetarianinem. Zaczęło to się w wieku 16 lat i jeszcze to było może przed czasem młodzieńczego buntu, bądź był to pierwszy przejaw tego buntu. I zastanawiam się, czy gdyby te marzenia się spełniły, czy będąc muzykiem, czy też bym się angażował w podobny sposób. No i myślę, co mógłbym zrobić. Pewnie bym nagrywał płyty, organizował koncerty, a może jakiś festiwal promujący wegetarianizm. Wyobrażacie to sobie, żeby muzyka promowała wegetarianizm? Tak. Nie. Okej. Cieszę się.